Z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wynika, że w ramach regionów wyznaczonych w wojewódzkich planach gospodarki gminy są zobowiązane do prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi oraz do zapewnienia, wybudowania i utrzymania infrastruktury, która ma służyć tym celom. W wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego z roku 2012 wyznaczono 6 regionów gospodarki odpadami. Lubań znajduje się w regionie zachodnim, a Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich, podlegające Zakładowi Gospodarki Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubaniu, wyznaczono jako regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz w zakresie składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Na terenie centrum trwa właśnie budowa kompostowni w ramach projektu pod nazwą Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu. Jesteśmy w trakcie realizacji najważniejszej części naszej instalacji regionalnej, to jest budowy kompostowni wraz z pozostałymi budowlami i urządzeniami, które są w trakcie, tak powiem, realizacji. Przypomnę, projekt zakłada, iż w ramach naszej inwestycji, którą nazwaliśmy budowa kompostowni wraz z pozostałymi budowlami i urządzeniami, wnoszącym blisko 28,5 miliona złotych, jest właśnie budowa kompostowni wraz z całym zapleczem, budowa instalacji do paliwa alternatywnego RDF, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia. W tej chwili jesteśmy na etapie budowy kompostowni tunelowej składającej się z 5 tuneli, a właściwie 6, bo 6 będzie służył do podgrzewania paliwa alternatywnego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W tej chwili trwają prace ziemne, wykopy, stabilizacja gruntu i w ramach tej części inwestycji zostanie wybudowane właśnie 5 tunelów do kompostowania odpadów biodegradowalnych, organicznych, pochodzących z sortowni odpadów zmieszanych oraz 2 płyty do napowietrzania, do dalszego kompostowania tych odpadów, a więc płyta do kompostowania odpadów zmieszanych oraz 2 płyta do kompostowania odpadów biodegradowalnych, selektywnie zbieranych oraz tu będzie również powstanie punkt, instalacja do przesiewania tego kompostu. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, jest Zakład Techniki Ochrony Środowiska Foleco, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Świdnicy. Tą część robót wykonuje wyłoniona firma w przetargu nieograniczonym Foleco ze Świdnicy. W ramach tego zakresu robót będą wykonane również prace instalacyjne, między innymi będzie wykonany taki zbiornik, który będzie zbierał wszystkie wody opadowe z terenu naszego centrum utylizacji i które będą wykorzystywane wtórnie do nawilżania kompostu w tych tunelach, w tych komorach. Również odcieki, które będą wytwarzane, bo kompost wiadomo wytwarza są odcieki, one będą również wtórnie zawracane i będą gromadzone w jednym z tych zbiorników, a następnie również będą służyły do nawilżania tego kompostu. Dalszy etap prac, który będzie wykonywany w ramach już innych, że tak powiem, przetargów, które są w trakcie w tej chwili realizacji, to jest właśnie budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF. W 2016 roku wchodzi w życie rozporządzenie
zakazujące składowania odpadów, których zawartość energetyczna jest wyższa niż 6600 kJ na kilogram suchej masy odpadu, i wszystko to, co jest palne, musi być, nie może być składowane, musi być wybierane, musi być przesortowywane i dalej zagospodarowane. I nasz pomysł to jest właśnie produkcja paliwa alternatywnego do cementowni, więc ten etap będzie robiony w ramach następnego jakby zakresu prac, oraz zrobimy halę, odbudujemy halę nad sortownią odpadów zmieszanych, jak również będzie zakupiony sprzęt technologiczny niezbędny do jakby funkcjonowania kompostowni i tej sortowni paliwa, więc różnego rodzaju tam urządzenia do rozdrabniania, między innymi do przesiewania, ładowarki, różne pojazdy. Prace nad budową kompostowni zakończą się w kwietniu 2014 roku. Całość prac ma być zakończonych do końca kwietnia przyszłego roku. W maju i w czerwcu rozrost technologiczny i od 1 lipca chcemy ruszyć z pełną parą, jeśli idzie o funkcjonowanie tej części instalacji, która jest niezbędna do funkcjonowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Lubaniu, tu przy ulicy Bazaltowej 1. Wdrożenie realizacji projektu pod nazwą Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu było wynikiem porozumień, jakie Gmina Miejska Lubań podpisała z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Wiejską Lubań, Gminą Sulików, Gminą Wiejską Zgorzelec, Gminą Leśna, Gminą Platerówka, Gminą Miejską Zawidów, Gminą Nowogrodziec, Gminą Pieńsk, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Węgliniec, Gminą Gryfów Śląski, Gminą Olszyna i Gminą Siekierczyn.